Duchu Święty, proszę Cię o Twoje światło, o Twoje dary, aby każde słowo, które będzie płynęło z tych ust, aby to było słowo, które płynie prosto z serca. Przyjdź, Duchu Święty. Panie Jezu, klęczę dzisiaj przed Tobą z moimi współpracownikami, z działaczami ruchu. Polska jest jedna, liderami. Miałem tutaj przyjechać, ponieważ 20 lat temu, 17 sierpnia 2002 roku, Jan Paweł II powierzył świat Bożemu Miłosierdziu. I powiedziałem wtedy, że chcę tu w tym czasie być. Ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, że będę dzisiaj tutaj zawierzał miasto, ruch Polska jest jedna, Panem jest Jezus oraz całą Polskę, polskie rodziny, małżeństwa, zawierzał Bożemu Miłosierdziu. Ale to Ty postawiłeś na mojej drodze księdza Stanisława, który Ty upomniałeś się o to przez niego, aby właśnie dokonać tego aktu. Ty wiesz, że miasto Siemianowice Śląskie, ruch Polska jest jedna, Panem jest Jezus, został zawierzony Niepokalanemu Sercu Maryi, Najświętszemu Twemu Sercu, a Siemianowice, w Siemianowicach Ty królujesz, jesteś królem tego miasta. Ale zrozumiałem, że te 100 lat, kiedy dałeś nam ten czas wielkiego Twego miłosierdzia i kiedy ono już teraz się kończy, to są ostatnie minuty, ostatnie chwile Twego Bożego miłosierdzia. Za chwilę nastąpi już tylko Boża sprawiedliwość. I w tych ostatnich minutach upomniałeś się, aby ten ruch, który jest Twój, aby właśnie został zawierzony Bożemu miłosierdziu. Choć wiemy, że dzisiaj już jest czas wyciszenia, czas też wielkiej pokuty, kiedy naród polski powinien pokutować poprzez Eucharystię, częstszą Eucharystię, różaniec, adorację Twojego Najświętszego Sakramentu, koronkę do Bożego Miłosierdzia, posty. I wiemy, że jeżeli dzięki Twemu miłosierdziu, które jest w stanie skruszyć serca Polaków, otworzyć ich oczy na prawdę, o to właśnie chcę dzisiaj Cię prosić z tą małą resztą. Abyś przez swoje miłosierdzie skruszył właśnie serca, te zatwardziałe serca, które są zamknięte na prawdę, na Twoją miłość, na Twoje miłosierdzie, na Trójcę Przenajświętszą, na Niepokalane Serce Maryi, na Twoją Matkę, którą dałeś na te czasy, bo wiemy, że jej niepokalane serce zatriumfuje. Dlatego dzisiaj przez wzgląd na tą małą resztę, na tą nędzę, która klęczy przed Tobą, tego, który oddał Ci Twoją wolę i wszystko, co ma. Proszę Cię, wysłuchaj tych próśb i otwórz serca Polaków, bo to jest ten moment, ostatnia chwila, bo już wiemy, że idzie Twoja sprawiedliwość. Pozwól, Panie, że teraz w obecności tutaj nas wszystkich odczytam akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Panem jest Jezus. Jezu, ufam Tobie. Akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Ja, Rafał Piech, prezydent miasta Siemianowice Śląskie oraz przewodniczący ruchu Polska jest jedna, zawierzam dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twemu nieskończonemu miłosierdziu miasto Siemianowice Śląskie, ruch Polska jest jedna, polskie rodziny. Małżeństwa. Wszystkich Polaków oraz całą Polskę. Mając bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie, proszę Boże Trójjedyny, wylej w tym jakże trudnym dla nas czasie zdroje Twojego miłosierdzia na nasze dzieci, rodziny, małżeństwa, miasta, Kościół oraz całą Polskę. Oby wszyscy Polacy poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali je na wieki. Z całą pokorą, ufnością i uległością wobec Twojej najmiłosierniejszej woli oddaję Ci siebie, moją rodzinę, misję, moje ciało, duszę i ducha, całą moją istotę, życie w czasie i wieczności, przeszłości, teraźniejszości i przyszłość, rozum, uczucia i pragnienia, wszelkie zmysły, władzę i prawa, wolę i wolność moją, wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi. Oddając Twojej najmiłosierniejszej woli nasz naród, proszę o wstawiennictwo Anioła Stróża Polski, świętą siostrę Faustynę, świętego Jana Pawła II, błogosławionego księdza Michała Sopoćko oraz wszystkich świętych. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Przewodniczący ruchu Polska jest jedna, Panem jest Jezus, prezydent miasta Siemianowice Śląskie, Rafał Piech. Święta siostro Faustyno, święty Janie Pawle II, błogosławiony Michale Sopoćko, główny patronie Polski z woli Boga, święty Andrzeju Bobolo,